Urządzenie działa, 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 a nagle traci zasięg. Wyjdziecie do serwisu, bo przecież działało, nie działa, uszkodziło się. Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o pewnym problemie, który coraz bardziej daje o sobie znać i tyczy się nas, serwisów, serwisantów, jak i was, klientów, użytkowników iPhone'ów, ale nie tylko iPhone'ów. Między innymi chodzi o źródło kupowanych urządzeń, a tym źródłem z reguły są grupy na Facebooku, OLX i są to urządzenia zaplombowane, zafoliowane, nieodpakowane, jednym słowem nowe, w okazyjnej cenie, choć nie zawsze ta cena jest taka super. A źródłem tych urządzeń jest tak naprawdę operator i urządzenia brane w tak zwany abonament na przedłużenie umowy lub w opcji jakiejś tam większej partii umów dla jakichś firm i tak dalej. Co się dzieje z takimi urządzeniami? Te urządzenia są właśnie sprzedawane na OLX-ie, na Facebooku i tak dalej. Za urządzenia nikt nie płaci, nikt nie spłaca zobowiązań, urządzenia po jakimś czasie są blokowane po e-mailu. Każdy polski operator obecnie blokuje urządzenia po e-mailu, a w zasadzie ich e-mail jest zablokowany u tego operatora i taki iPhone, głównie iPhone, ale nie tylko, bo tyczy się to też innych urządzeń typu Samsung, Huawei, cokolwiek ma numer e-mail, może być zablokowane. Takie urządzenie nie zaloguje się do sieci komórkowej w Polsce. I jak to wygląda? Oglądajcie i przekonajcie się, jak to wygląda od strony serwisu. To jest iPhone 12 mini. Podobno był wymieniany układ baseband. Takie. Dlaczego tak? Bo ten układ nie jest wymienny, ale podobno tutaj był wymieniony i to nie przyniosło efektu. Więc jakby zobaczymy sobie, co tutaj naprawdę się stało z tym urządzeniem, co się zadziało, czy w ogóle coś się zadziało, czy po prostu obieg informacji między klientem a serwisem był jakiś tam powiedzmy niezrozumiały i doszło do jakiegoś nieporozumienia, po prostu z telefonem nic nie zostało zrobione. Rozkleimy go sobie i zobaczymy, jak wygląda płyta główna. Tutaj mamy podgrzewacz, odpalamy, czekamy, aż się nagrzeje. No faktycznie, telefon chyba był otwierany, bardzo łatwo odchodzi ekran. Ja założyłem, że mógł nie być otwierany. Dałem to na podgrzewacz, ale w tym wypadku podgrzewacz raczej nie był konieczny. Ekran dosłownie sam odchodzi. Ja się do tego przygotowałem. A tutaj wszystko poszło ok. Jak wygląda urządzenie w środku? Na pierwszy rzut oka bardzo dobrze, aczkolwiek płyta główna wydaje się, że była wyciągana. Ta naklejka na pamięci jest trochę taka zmarszczona, co może świadczyć o otwieraniu, wyciąganiu płyty głównej. Zobaczymy, co tam się uda zauważyć. No wygląda ładnie, tylko ta naklejka jest pomarszczona, co mogłoby świadczyć właśnie o tym, że telefon, urządzenie był rozkręcany. No i brak uszczelki, no wiadomo, serwis otwiera, to może sobie usunął tą uszczelkę, co nawet jest spoko. Kolejnemu jest łatwiej, czyli w tym przypadku mnie. Jest tych taśm tutaj bardzo dużo. Normalnie przypominają mi się czasy serwisowania telefonów firmy HTC. Tam też tego było po prostu dużo. I żeby tu płytę wyciągnąć, to też trzeba sporo pokręcić tych wkrętów. To jest pierwsza 12 mini, którą osobiście rozkręcam. OK, płyta główna wyszła. I zobaczymy, czy coś tutaj się działo w zakresie rozlutowania tej płyty. To jest nasza płyta główna. Zaczynam od odględzin tego, co tutaj mogło się wydarzyć. Czy w ogóle się coś specjalnego wydarzyło.
tej strony wygląda wszystko prawie dobrze. Tu jest jakieś lutowanie. W tym miejscu widać jakąś cenę. Więc wychodzi na to, że chyba faktycznie coś działo się ze slotem na kartę SIM. Ponieważ w tym miejscu jest to niedolutowane. Możliwe, że właśnie miejsce miała tutaj wymiana slotu na kartę SIM, albo ktoś coś poprawiał. Widzicie, tu ewidentnie widać, że coś się działo. Zostało to zrobione całkiem nieźle. E-mail widzi, więc teoretycznie jest ok. Teoretycznie. Wykonałem połączenie na 112, nie polecam tego robić. Bardziej mnie interesowało to, czy to w ogóle wykona jakieś połączenie wtedy, kiedy nie widzi karty SIM. I takie połączenie zostało wykonane. Moduł baseband jest w zasadzie sprawny. Zobaczymy, czy urządzenie widzi kartę SIM. Jest no service. Karta SIM jest widoczna. Phone not allowed. Wiecie, na co to wygląda? Na blokadę operatora po e-mailu. Więc może o to tutaj chodziło, bo takie historie mają miejsce. Trzeba by zweryfikować, gdzie ten telefon został zakupiony, przez kogo. Przez kogo, w jakich okolicznościach, czy jest z pierwszej ręki, czy z drugiej ręki, czy raty za niego były płacone i takie historie, bo to może być właśnie telefon, który został wzięty gdzieś tam, kupiony okazyjnie albo coś i zablokowany przez operatora. Może to też być pomyłka, ale sam w sobie baseband jest ok, simkę widzi, telefon widzi sieci. Temat jeszcze jest do zweryfikowania, ale wygląda na to, że całe tutaj działanie od strony serwisu było niepotrzebne. Możecie mi w komentarzach napisać, czy wy też mieliście takie przygody. Czy zdarzyło wam się kupić telefon w okazyjnej cenie, nowy, zaplombowany, nigdy nie używany, z jakichś dziwnych miejsc, po czym traci zasięg GSM, albo pojawiają się jakieś inne dziwne historie. Potem okazuje się właśnie, że one są, powiedzmy, z niefortunnego miejsca. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.